Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. No i kochani, tak jak ostatnio próbowaliśmy tutaj to ogarnąć, spróbujemy zrobić sobie kilka wabików jeszcze raz. Ale oprócz tego, to co będę chciał zrobić, to kilka mołotowów, może uda się ich przynajmniej troszeczkę spalić, żeby zrobić sobie miejsce. Nie ma alkoholu, o nie, jesteśmy zgubieni. Dobra, ale jak sobie my to zamienimy, to nie będzie problem, prawda? Wabik jest, jest. Przejdź tam. Kurde, głupio zrobiłem, bo mogłem w sumie zrobić to inaczej. Jaraj się. Ładnie. Zobaczymy, czy tego wyjścia zatkniemy do końca. No to zaraz będą firale pewnie, co? Zaraz się na nas rzucą. Ubity. Zobaczymy, czy jeszcze tamtego ubijemy. Jeżeli ubijemy, to będzie git. Tu jest siatka, nie ma siatki, prawda? Oczywiście, że nie. Tam jest drugi wyjec. Kurde, nie dobiłem go. Co ty mi tutaj, kurde, uniki robi? No, bez jaj, halo, halo, wyjcu. To wyżej jeszcze? To w ogóle mnie olał. Zróbmy to jeszcze raz. Pościg się rozpoczął, cholera. Oh fuck. Dobra, może jak odgonimy troszeczkę przynajmniej, to coś nam to da. Pewnie nie, ale warto zawsze spróbować. Gdzie jest światło? Tam jest światło. Próbujmy ich w ten sposób zdezorganizować. Uścigów jeszcze w sumie chyba nie było w tym Dying Light'cie. Ała! To poziom pierwszy, ale coś mi znika chyba. Odporności mało. Uścig dobiegł końca, a czy ich troszeczkę rozgoniliśmy stamtąd? Przynajmniej troszkę. Tuś, nic, zero, nul. No coś tam rozgoniliśmy. Dobra, teraz robimy to w ten sposób. Puść to. Aiden. Otwarte. Zegarek na rękę, jakieś inne duperelki, szmergierki. I jest kolejny pościg. Lecimy do światła. Tu zapiewkurają te budynki właśnie takie skośne. Kurzają mnie te budynki skośne. Minuta. Dużo czasu nie zostało. A ja szukam miejsca, gdzie mogę bezpiecznie zeskoczyć. O! Zdążę? Zdążę raczej, dobra. Powinienem przynajmniej, ale przynajmniej konwój ogarnęliśmy, więc jest spoko. I cyk, jesteśmy. Uff, zobaczmy, jakie przedmioty udało nam się zwerbować. Widziałem tam jakiś zegarek na rękę. No tak średnio. No, mam jakieś rękawiczki. Regeneracja wytrzymałości, obrażenia, broni doręczna plus 5,8%. No kurczę, dobra, to chcę to.
końcu mamy coś lepszego. No i też tutaj. Napierśnik dla medyka klasy specjalizującej się w walce parkurowej i leczeniu. Koszt wytrzymałości parkur, obrażenia, regeneracja zdrowia plus 5%. Tutaj za to jest napierśnik dla obrońcy. W ogóle mam tu jakieś klasy, nie zauważyłem tego wcześniej. I możemy grać albo tankiem, albo DPS-em, medykiem i tak dalej. Fajne, fajne. Dwuręczny i wytrzymywanie dużych obrażeń. No to nas zbytnio tak nie bawi. W sumie to by było chyba lepsze. A jak to wygląda? Czas rozpoznania plus 2 i 1. Koszt wytrzymałości troszeczkę mniejszy. Ataki parkurowe. Czym są ataki parkurowe? To jest ten skok, ogłuszanie i tak dalej? Czyżby? Dobra, wiecie co? Wezmę sobie tą kamizelkę. 5,8, 5,8. To jest redukcja. Dobra, niech zostanie tak jak jest. Tu mamy dla łucznika. Koszt biała. Tak bym powiedział 2 na 10. Bardziej mi zależy w tej chwili na wytrzymałości. Zasięg zmysłu przetrwania. Redukcja obrażeń dzień. To też tak średnio. Kurde, no ale tutaj... Ale nie, to jest na dwuręczną. Dobra, czyli tutaj nic nam lepszego nie weszło. Co my mamy tutaj następne? Wieża ciśnień. Też można by było w sumie zrobić. Też by można było zrobić. Wszystko zostaje w rodzinie. Anomalia, to nam zbytnio nie interesuje w tej chwili. Opuszczony sklep. Jakieś inne duperele? Nic? Nul? Zero? Chcę, bym się cofnął tutaj. I po pierwsze, zrobiłbym tą wieżę i zrobiłbym ten mroczny zaułek. Podlećmy sobie, niech tylko pościg... Dobra, dobiegł już końca. Jarać się, dziady. Jaraj się, jaraj się, jaraj się. Au! Noż ty buraku. A i co, gruju? Wal się. No i co? Po co ci to było? Po co ci to było? To la 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 la. Paliłeś się, biedaku? Stop! Widzieliście to? What the fuck? Anomalia Gierek, gdzie to jest? Nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś tu. O kurde, tam jest anomalia Gierę. Co kurde, nawet bym to chciał zrobić może. Napisałem, że to coś silnego. Anomalia Gierę. To leży upiora potężnego zarażonego, który wypacza okolice i wkrzyża otaczających go wrogów. Aby zmierzyć się z upiorem, musisz wejść na obszar anomalii Gierę nocą. Gdy pokonasz upiora, otworzy się pobliski wojskowy pojemnik, w którym znajdziesz inhibitory. No dobra, spróbujmy. Rozumiem, że tu jest taki battle zone, tak? Au! Au! O kurde. Boom. Gdzie jest anomalia? Tu jest anomalia. Czy ja mam jakieś... Nie mam jakichś, dobra. No. O fuck. No dobra, HP mam tak średnio na jeżdżę, bym powiedział. Jak kurde idioto, podpaliłeś naprawdę? Uhu. Anomalizon, au!
Jesteś paskudo, tam jesteś paskudo. Ach, ty gnoju. Won do piekła. Ej, dobra, to mi się bardzo podoba, naprawdę. Kurde, jak zazwyczaj były tutaj te sekwencje nudne, tak to jest zarąbiste. To jest świetne. Really. Tylko firale nam się włączyły. Au. Gdzie ty jesteś? Kurka wódka, no nie wyszło. Padł. Ale to było fajne. Pierwszy raz coś mi się w tej grze tak naprawdę bardzo podobało. Naprawdę, serio. To było genialne. To było genialne. Kurde, ale to było fajne. Naprawdę, ludzie, kurczę. To było ekstra. To było ekstra. Oby więcej takich sekwencji, bo naprawdę to było świetne. Anomalie są w tej grze zarąbiste. I fajnie, że nie jest taka trudna, jest wymagająca, ale nie jest trudna. Otwórz to. Otwórz, otwórz. Dobra. Co my tu znajdziemy? Inhibitorki! Walka, kolejny poziom. Dawaj mnie to. Stać mnie na coś? Nie stać mnie niestety na nic. Coś tu jeszcze jest? No, jakieś szapeczki. Kabelki, a jakże. Kabelki, a jakże. I wzmacniacz odporności. Kurde, aż normalnie mi się chce jeszcze jedną taką walkę rozegrać, serio. Chyba zaraz będę szukał anomalii, będę tylko w to grał. To było ekstra. To było ekstra. 2 na 10 polecam. 2 na 10 polecam. Grzybki, to się przydaje zawsze. Ła! Ale poleciało. Przestań. Dobra, tutaj już nie ma przejścia. Tylko już mi się odporność kończy powoli. Oh, shit happens. Więc przydałoby się może coś znaleźć, żeby się w jakiś sposób może oświetlić. Co wy na to? Tylko tędy. Mam 50 sekund. To nie jest za dużo, ale powinienem zdążyć. Powinienem zdążyć. Jak nie, to umrę. No i mówi się trudno wtedy. W ogóle jestem ciekaw, jak wam się te anomalie spodobały. Bo mówię, mi się naprawdę ekstra spodobały. Bardzo mi się to podobało. Miało to nawet sens, miało logikę. I było ekstra. Aktywność zablokowana. No trudno. Tu jest też jakiś zrzut. Dobra, ale ja chcę zrobić tą aktywność nocą. Na tym mi teraz zależy. W ogóle mam chyba, tak, poziom siły do rozdania. Te doskonałe bloki to takie niezbyt mnie kręcą, powiem szczerze. Niezbyt mnie to kręci. Coś tu dalej może? Wymaga noża. Zlejne celowanie, fala uderzeniowa, wiatrak. Wiatrak jest spoko, ale na przykład kopnięcie z wyskoku jest tutaj, czy nie? A ja już mam to. Blokowanie pocisków, odbicie pocisków, blokująca szarża. Eliminacja z krawędzi też może być spoko. To spoko. Rozumiem, że czym więcej punktów będę rozdysponowanych, tym więcej będę mógł robić, prawda, czy nie? Tak, i to jest wymagane zdrowie. A kurde, to my tyle żeśmy polecieli z tym.
Tyle żeśmy z tym polecieli. No dobra, nie bierzemy na razie tego. Bo jak dla mnie są to słabe perki, więc... Więc ich nie chcę po prostu. Ale pokaj ich nie chcę. No i chyba ten czas mi zlatywał jednak, kurczę, jak patrzyłem w umiejki. O nie, jeszcze bym tutaj nie wpadł jak chciałem, no. Zombieczki. Opa! Dobra, po naprawdę jakiejś tam większej rozgrywce, że tak... O ile tak mogę powiedzieć w sumie, bo to jakaś większa rozgrywka to nie jest. Dobra, czy... Ała! Dobra. O! Won, dziadu. Nie mogę, naprawdę. Dobra, stamina mi przynajmniej się załaduje. Won, gnoju. Masz mało zdrowia, o nie, jesteśmy zgubieni. Dobrze, żeby nie potrafili przez krafy przechodzić, chociaż zaraz mogę się zdziwić. I na przykład przejdziecie tutaj. A w sumie miałem nadzieję, że tu będzie może jakiś safe zone, ale chyba nie. Ale chyba nie. Aktywność nocna jest gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Military zone. Coś tu znajdę. O nie, nie. Dzień dobry państwu. Dobra, z racji tego, że teoretycznie mam już mało czasu, użyjmy trochę grzybków. Dobra. Was tu miało nie być, albo być, miało być was mało. Ale widzę, że wcale nie jest. Jakiś młotek tutaj, nie? Czemu wy się denerwujecie? Czemu wy się irytujecie? Nie rozumiem. Nie, 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 zostawcie mnie. O nie, nie, zostawcie mnie. Ja tu jestem tylko w celach służbowych, proszę się tutaj nie denerwować. Ja tu tylko sprzątam, nie wiem, jak świeciłem latarką na nich, to oni się denerwowali, więc wolę nie włączać. Wolę tego nie włączać. Czy coś tu jest? Chyba nic. Tam coś było zielonego, ale tego chyba nie mogłem wziąć nawet. Tamten się chuja zaobudził, no. Dobra, jak tam wejść dalej? Ja dobrze widzę. Niski poziom odporności. Grzybów trochę mam, nie przesadzaj. No tylko tak. Weź odłóż tą broń. Bo ja tu nic nie widzę. No nie wiem, on naprawdę wcześniej nie wyciągał tej broni, a teraz ją wyciąga na każdym kroku. Znów Kyle nie wie, jak otwierać paski, znaczy klamry. Konserwy, antybiotyki, inne pierdółki. I co to jest ten piękny lód? Piękny, świetny lód? Nie przesadzaj, Kyle. Tam jest jeden. Rozumiem, że tu przejścia nie mam. Boże, przestań z tym ostrzem latać. Dobra, tu jest tylko jeden. Jest ich dwójka. Z tego możemy go eliminować bez problemu. Pyk, dobranoc. O nie, robi się 8 godzina, niedobrze. Niedobrze. A czemu to jest zero wszystkiego? Halo! Miał być luty piękny. Dobra, whisky jest starego świata, spoko. No i zaraz będzie godzina 8. I się nie wyrobiliśmy. Premia nocna 243. Teraz panowie się tutaj zeszli, czy nie? Chyba nie.
Dobranoc. W ogóle zauważyłem, że jak nie klikam F, tylko po prostu ich eliminuję, to ich, tak powiem, ten atak cały, czy Aiden atak cały się nie udaje. Za to jak klikam to F, to się udaje. Kryształowy posążek. Czy ja to będę mógł opierdzielić na przykład? Chyba będę mógł. Tylko jeszcze jest jeden problem, ponieważ nie wiem jak wskoczyć tam dalej. Dokładniej mówiąc tu. Już wiem jak wskoczyć. Nic. Nic. Jest kryształ. Mam nadzieję, że coś będzie warty. Ten krystal. Pyk, 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 pyk. Słoneczko, dzień dobry. Dobra, chyba żeśmy opierdzielili to, nie? Czy czegoś nie znaleźliśmy? Chyba czegoś nie znaleźliśmy. To mamy spotkanie. To sobie też jeszcze na to spotkanie polecimy, o ile zdążymy, bo tak też może być, że jednak nie zdążymy. Czy ty masz problemy z wchodzeniem po rynnie też? Aiden. Aiden. Chłopcze. 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 Co ty robisz? Czemu tu jest wyjec? A, tu wyjca nie ma, ale jest wyjec. Rozumiem, na czym to polega. Spoko. Kolejny bug. Wyjca nie ma, ale wyjec jest. To jest taki ni to wyjec, ni to... Ni to nic. Padłem sobie jeszcze do jakiegoś miejsca, gdzie ogarnąłem inhibitory, bo chcę poznać więcej umiejętności. Byście mnie zbejtowali? O ty gnoju. Nie chcę się z wami bawić. La 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 la. Próbuj uniknąć tego. Parkuj to. Mam. Zombie. Zajmijcie się nimi. La 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 la. Nie ma mnie. Dobra. Oprócz grzybów mam jeszcze zwykłą łapeczkę. Mam. O tyle dobrze. To ja. No zombie się to zajmie. I po co wam to było? Opa. Trzeba sobie pomagać. Szybki looting, pusty. Hop. Nie ja. Oni się sami pokonali w sumie. Coś jest? Śmieci. Nie no, śmieci to jest zawsze. Nazywajcie to jak chcecie. Dla mnie to jest po prostu recykling. To jest po prostu dobry recykling. Kurde, jeszcze zamek, naprawdę? Nie no, tak tam tego nie zrobimy. Wabika nie mamy. No! Takie powiem wam szczerze, silny atak to jest taki silny, że zombie są silniejsze. Ej, złap to! Podpalcie się już w końcu, co? Nie? Nie podpalicie się? Powiedziałem podpal się, na samym końcu. I raz, i dwa, i trzy. Niedobra, nie wolno tak. Raz, dwa, trzy. Nie, moja broń, taka dobra była. Amerykańska. Dobra, jak tu nic nie będzie, to się zdenerwuje. Trochę wyżej.
To ja tutaj tyle zużyłem. Narzędzia i komin. Kominek. Zombiaki puste niestety. A wy? Trochę złomu. Pusty. Ale to jeszcze były śmietniczki, ja to pamiętam. Aha, nie ze mną takie numery. Amigo. Dobra, idziemy dalej. Lecimy dalej. Następny punkt, następny przystanek. Nieznane miejsce. Dobra, tylko to jest tamtą stronę. Tylko ja chciałbym jeszcze się gdzieś przespać, żeby była nocka. Czy jest tu gdzieś w okolicy coś? Tak 2 na 10 bym powiedział. Osobiście. Więc to będzie taki odcinek eksploracyjny. Następny odcinek pewnie będzie z questów pobocznych. No, czemu nie dało się z skoku go kopnąć? Halo? No, co się dzieje, gro? No nie da się. No widzicie? Niby mam, a nie mam. Dobra, bo się zaraz zabije i będzie problem. Nie było to miłe, gro. Nie mam tego wyskoku. Nie wiem, czy coś się zbugowało, czy nie. Tak samo to kuzie czasem buguje. Patrzcie, klikam teraz on stop, dopiero teraz załapało. Dobra, co tu jest? Nawet nie przejdę tędy, masz. To brzmi łatwiej. A to w ten sposób działa. To nie jest to, co chciałem. Co chciałem jest tu. To, co chciałem jest tutaj, po tej stronie. Ale widzę, że musimy przejść do innej strony jakoś. Ten się z zombiekami klepie. Nie przeszkadzajmy mu. Odkryto mroczny zaułek. Dobra. Te mroczne zaułki nie są jakieś ambitne, powiem szczerze. Tego może jeszcze sobie skoczymy gdzieś. O, spotkanie. Ej, tutaj nas nie było. Ta książka. Jeszcze nie wiem, co znaczy ta książka, więc zanim podskoczmy, póki jeszcze możemy. Ja wiem, że latam w dzień, ale nie mam gdzie się przespać, dlatego jest jak jest. Daleko to jest? Ups. Przepraszam. Nie to mieszkanie. No, skakuj, amigo, co to jest? Kurwa, nie chciałem tego zrobić. Przepraszam! No wiem! Przepraszam! To nie było specjalne. O, usiądź przy ognisku. Nie chciałem tego zrobić. Tylko ognisko i co? I mi się HP ładuje czy coś? Nic, no. A, ładuje się HP-k. Ładuje się HP-k, widzę. Co tam fajnego znalazłeś, przyjacielu? 50 metrów, a to jest ten konwój. Jezu, ale się ty nieznośna. Czy to nie jest otwarte? Włócznia do miotania. Patrzcie, będę jak Rambo. Kurwa, nie trafiłem. La. Chodź na dziurę, na górę. Nie ma. Ej, dobra. Skoro to spotkanie to jest po prostu tylko siedzenie przy ognisku, to myślę, że to nie ma sensu. Ale tak, z pewnością chciałbym się dostać
do zadania Wszystko zostaje w rodzinie, więc na pewno to się zajmiemy w następnym odcinku. Dodatkowo tu widzę, że pszczoły piwowara też jest wyzwanie jakieś, ale wyzwania to ja nie chcę. Obnażona szyja na przykład. Posterunek na dachu, to też jest spoko. W ogóle widzimy, co my za to dostajemy, też fajne. O, jest fajne. Dobra, kochani, ale to by było na tyle. Wiem, że dzisiaj taki przynudny nowy odcinek, ale przynajmniej wiemy, na czym stoimy, wiemy, z czym to się je. I umiejętność parkouru nam wybiła. Tylko właśnie, bo z tego, co zauważyłem, wytrzymałość tu jest potrzebna. I my chyba nie mamy jednak... Nie mamy tego kopniaka z wyskoku. Nie mamy kopniaka z wyskoku. Czy mamy? To jest tu. Kopnięcie z wyskoku. Dziwne to jest. Dziwne to jest. Dobra. Spieszne lądowanie. To też jest spoko. To też jest spoko. Gdzieś ten podwójny skok był. Dalej skok. Kurde, no to jest ciekawe i naprawdę fajnie w sumie byłoby sobie to poogarniać. Bardzo fajnie byłoby sobie to poogarniać, powiem wam szczerze. Bo rangę gracza mamy drugi poziom. Ale wiecie co, chyba sobie wezmę jednak to. Weźmiemy to i więcej już nie przedłużajmy, jeszcze może sprawdzimy sobie. O, da się faktycznie. Ciekawe. Dobra, kochani, nie przedłużam już. O, ten to w ogóle chyba bieg sobie w powietrzu. Dobra, nieważne. Nie przedłużam. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Linki do Discorda, jak i do harmonogramu macie w opisie filmu. Ewentualnie teraz właśnie wam się pokazują. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.